Siemanko, kolejnego dnia walki, burdello bum bum, wszystko w proszku, wszystko porozwalane, porozczłonkowywane, wszystko wszędzie, tam fotele na ogrodzie się suszą, tutaj dawca porozwalany, tutaj silnik też nic nie tknięty za to, tutaj sanki, tutaj silnik, tu skrzynia, ale do rzeczy, komora jakoś tam wyczyszczona, trochę obmyta, wysuszona, przedmuchane wszystkie tam te kostki i inne takie rzeczy. Niestety ma strasznie brzydką tą to wygłuszenie. Często tak w wodowach właśnie one się tak psują. Będę starał się coś tutaj wymyśleć. Tam jest ładne, no ale jest angielskie, więc mi tutaj w ogóle ni w 5, ni w 9 nie przypasuje. Sam silnik umyty też. Już jakoś to tak wygląda, nie jest zaolejony. Nie ma jakichś takich zacieków, bardzo w przyzwoitym stanie. Teraz to wszystko tak widzę jest. No i co? Skrzynia automatyczna oddzielona. Nadal oczywiście nie wiem, czy automat, czy manual. Dzisiaj niestety już mnie pokonały śrubki, bo nie mam takiej nasadki i dopiero jutro będę mógł się przejść do znajomego, do warsztatu, taką nasadkę pożyczyć, żeby ten zamach odkręcić, bo chyba się zdecyduję na automat, zaraz wam jeszcze powiem dlaczego. Tutaj uszczelniacz ewidentnie jest do wymiany, bo on jest mokry tutaj na dole, zresztą tutaj to wszystko jest porozchlapywane właśnie od tego uszczelniacza albo tam od uszczelki w środku, ale ją też będzie trzeba wymienić. Tutaj natomiast uszczelniacz jest chyba w dobrym stanie, bo tutaj jest piach, ale nie przesącza się nic olej, a ten olej, który tutaj jest, to on gdzieś skapywał sobie z góry. Myślę, że to jakieś turbo było zapite, martwe i to dlatego tak wszystko tutaj spływało, ściekało i dlatego ta skrzynia jest taka uwalona. Tak jak i te sanki i zresztą cała reszta. Tu mam konwerter. No i tutaj będę musiał chyba wyciągnąć, już nie dzisiaj, bo jeszcze się nie zdecydowałem do końca, ale chyba będę musiał wyciągnąć tą skrzynię. Zacząłem za to robić właśnie rekonesans, sprawdzać co tutaj, jak się wyciąga, żeby przełożyć ewentualnie manuala. Wyciągnąłem więc tego spaceballa, to jest właśnie to urządzenie do zmiany biegów, tak, dlatego się tak nazywa, bo to jest taka jakby kulka trochę. Tutaj jest ta ramka angielska, właśnie nie w tą stronę. Jest to niestety w jednym kawałku, więc nie jest to jakoś odczepialne. Na dobrą sprawę mógłbym to jakoś odciąć i jakoś, nie wiem, dorobić do tej ramki od automata, ale nie wiem, czy mi się to wszystko udało. Wysprzęgi, wysprzęglikiem. Tutaj leżą półośki od automata. Jedna, jak widzicie, mi tak wyszła tutaj w tym miejscu, gdzie jest akurat manżeta rozwalona. Będzie trzeba to chyba wymienić, jeśli ten automat jednak zagości. Nie wiem jeszcze od której strony, chyba od tej strony gdzieś tam jest jakiś seger. Nie wiem, mi się dzisiaj język plącze. Robię tutaj już chyba 5-6 godzinę dzisiaj, a efektów pracy jakby w ogóle mało. Tu rozrusznik od automata, nie wiem czy on się różni jakoś od manuala, czy będzie też do przykładania, czy nie. Magiel jakoś tam trochę wyczyszczony. No i tutaj bałagan i w ogóle. Najważniejsza z kwestii to jest, też jest taka, że to jest właśnie ten cały moduł CEM, który znajduje się tutaj w wersji europejskiej. Oczywiście znajduje się po drugiej stronie, więc tu już jest jakaś różnica w wiązkach. Tutaj też jest napisane, że jest R, więc możliwe, że to jest po prostu też na prawą stronę. No i on nie jest odczepiany. Nie da rady go tak po prostu sobie wyczepić, wczepić europejski i że będzie działać. Bo tutaj wszystko jest zarobione, nie jest to na kostkach, nie jest to na żadnych złączkach, tylko jest to jakby w całości. Co do samych pedałów, no to ich stelaż jest taki mocno rozbudowany, bo on jest przyczepiony aż do tej belki całej tutaj, która jest pod deską, więc zwalanie deski, no tutaj to było łatwe, bo ta deska i tak do śmieci, bo to jest wersja angielska,
więc nawet się za bardzo z nim nie patyczkowałem, tylko po prostu podkręcałem to, co tam się dało, a resztę wyrwałem. No ale w tamtej musiałbym to delikatnie robić, żeby tam nic nie połamać, jakichś kabli nie pourywać. Same pedały też, one są przykręcone tutaj na dwóch takich, nie wiem czy tutaj w ogóle coś będzie widać, na dwóch jakby takich spornikach, które są przykręcone znowu z boku. No ciężko dochodziłoby się do tych tutaj śrub, które są, jedna jest tu, druga jest tu. No ale może jakoś płaskim, chyba nie płaskim, trzeba by i tak ten sterarz chyba odkręcić i dopiero wtedy, bo one by nie wyszły tutaj, bo mają mało miejsca. Tak czy inaczej, w ogóle to jest też na odwrót jakby skonstruowane, bo wciskamy sprzęgło i sprzęgło jest z tej strony, a nie z tej strony. Nie wiem czy jest tak w wersji europejskiej, jeszcze sobie to dzisiaj jakoś na internetach sprawdzę, ale wydaje mi się, że w wersji europejskiej po tej stronie jest też wysprzęglik i wciskając go, to wysprzęglik powinien być z tej strony, więc podejrzewam się, że musiałby mieć pedały po prostu europejskie. Na odwrót jest znowu z hamulcem, bo wciskamy hamulec tutaj, a wciska się z lewej strony tutaj przy sprzęgle ta cała nóżka. I tutaj jeden z czujników, który nie wiem za co odpowiada, możliwe, że też to jest jakiś do... A nie, to jest do stopu, światło stopu, nie do wstecznego. Tak, wsteczne to jest gdzieś inaczej sobie bierze. No i to jest taka jedna z głównych różnic dotycząca manuala. Jeśli rzeczywiście okaże się, że te pedały mi nie pasują, to sprawa jest przesądzona. Uszczelnienia, manżeta. I zakładam automata jutro. Jak jutro będę miał siły, bo dzisiaj już tak ledwo. Tam, nie wiem czy już mówiłem czy nie, tam się suszą jeszcze fotele, bo już je wytargałem, niech one sobie przeschną, bo rzeczywiście tutaj jest po prostu woda, ona tam sobie stoi w całej kałuży. Tutaj nie ma, ale z tamtej strony jest. No i dobra. To chyba tyle na dzisiaj. Jak zawsze bardzo Was zachęcam do komentowania, bo pod ostatnimi filmami bardzo dużo tych komentarzy były. W wielu kwestiach żeście pomogli, między innymi z tymi spinkami do przewodów od skrzyni automatycznej, czy jakieś podpowiedzi co do skrzyń. Wiem, że zdania są podzielone i są to tak jak, nie wiem, benzyna czy diesel. Jeden woli to, drugi woli tamto, ale coś będę musiał wybrać. Jutro się okaże już chyba co będzie. Natomiast chyba będę musiał też trochę odpocząć, bo mam delikatnie na razie dość tego silnika i mój kręgosłup też ma dość. Zachęcam Was jak zawsze do lajkowania, do subskrybowania. Tych subskrypcji ostatnio trochę poszło do góry, także dziękuję Wam bardzo za to. Pozdrawiam Was. Cześć!